siwy dym. Ale co, trzeba sobie jakoś poradzić. Czas najwyższy na kanalizację. Przecież nie będę siedział. Dzwoniłem do swojego hydraulika. Zlew 40-45, wysokość, oś wypustu. Umywalka 55. No i po 3 cm potrzebuję później z boku na podłączenie wody. Tu już wszystko podocinane, tu docięte, tu tak samo. Jedyne co mi zostało, ale to już dzisiaj nie będę jechał do Gorzowa czy tam do Strzelec, do podmurowania okna. 13 cm bym musiał podmurować, ale dzwoniłem teraz też do montażystów okna, to może być 12, nie ma problemu, poradzą sobie z tym. Tu też docięte, tak jak bateria się przedtem skończyła, wrota do nieba, raju, a może do piekła, nie wiadomo. Tutaj tak samo docięte, obniżone. I jeszcze leciutko musiałem dociąć, no musiałem, nie musiałem, ale dociąłem, bo pewnie tak by mi zamontowali, jakbym zostawił. 2 cm opuściłem się z tym progiem, bo tu nie będzie żadnego podproża, tylko od razu będzie na to szło no próg, ten właściwy drzwi. Ale gówniany nożyk, ja wyskakuje, masakra. Dobra, muszę to ogarnąć. No, może się udało. No tutaj niestety mi pękło. To jest obecne. Ale to pękło mi jak stawiałem rusztowanie. Będzie trzeba to jakoś odkurzyć, żeby syfu nie naleciało. Dobra, jedną mamy, tu jest druga, a co najfajniejsze, że tam jest trzecia. Będę musiał to wszystko przerzucić gdzieś. Dobra, biorę się za wycinanie. No i tak, zlew ma być 45 cm, sobie zaznaczyłem tutaj, gdzie jest 45 od posadzki. Czyli od zera w budynku, znaczy 40, sorry, nie, 40 cm. Tak sobie życzył od 40 do 45, bo jak tam będą jakieś tam inne szafki, to nie szafki, tylko jakiś inny zlew, to wtedy może być problem. Tak. Środeczka. I tu jeszcze raz po 5 centów z każdej strony. No i to będziemy wycinać wszystko aż dotąd. Tu sobie tą krechę daję dłuższą, bo tu musi być akurat na środku idealnie odpływ. I właśnie tu jeszcze będę musiał do zmywarki zrobić. Zmywarka będzie obok. Nie wiem, czy sobie nie zrobi tak od razu. Tutaj obok. Pod zmywarkę. Bo o co chodzi, za zmywarką nie może być bezpośrednio, dlatego że będzie bardzo mało miejsca za zmywarką. Jak mamy 60 szafki, blat 60, to zmywarka idzie tak naprawdę do samej ściany, dlatego odpływ nie może być za zmywarką. I teraz tak, tu mamy blat 60 będzie, czyli idealnie wychodzi na to 60 i zmywarka 60, czyli tutaj będzie na styku. To zrobię prawdopodobnie od tego od razu, nie będę robił drugiego, odpływu, tylko pójdzie od tego odpływu od kuchni. No i to tyle. Oznaczę sobie teraz wszędzie, później będę wycinał. Nie wiem, założyłem takie coś. Nie wiem, czy to służy do tego. Właśnie. Na jaką to głębokość wchodzi? No to mam 5 cm, mam rurkę. 50 wchodzi niecałe 70. No, do końca. Zobaczymy jak to ten, bo na róbki nie trzeba 70, tak sobie pomyślałem. Także tutaj boki będą płycej na pewno. I tak to wygląda. Tu wyrównał jeszcze młotkiem. Te buzdy boczne to za dużo są, ale to nic, to sobie później zapianuję jak coś. No i tak trzeba wszystkie. No i tutaj już nastąpiła zmiana. Nie będzie tak jak teraz na wprost, bo zmywarka miała stanąć z tej strony. Muszę przesunąć na środek okna, żeby w razie czego można było albo z tej strony zmywarkę postawić. Jeszcze będzie 15 000 zmian w kuchni, dlatego dodatkowy odpływ kanalizacji i woda będzie podłączona w tym miejscu. I też dodatkowy, nie wiem czy teraz wykorzystany, może w przyszłości. Ale znając życie, to jeszcze będzie zmieniane tyle razy, że będzie potrzebne. Tutaj zaznaczałem też środek, prawie że na środku jest, to tam nie ma problemu, z tym sobie poradzimy. No i tutaj będzie zlew zostawiam tak jak jest, chociaż on centralnie nie jest, jest przesunięty 10 cm ten odpływ, ale to jest pikuś. No i tu będzie pralka, ale pralkę też robię w taki sposób, że i gniazdka i te będą koło obok pralki, żeby nie było problemu później z podłączeniem tego. Co tu jeszcze mamy? A to później pokażę. Tutaj szerokość około 13-14 cm. Hydraulik mówi, że od rurki 3 cm potrzebuje. O kurde, pylicy się nabawia. Tu boków nie skuwam, dlatego że na rurkę starczy. Ale chociaż trochę to wyrównaj. No. To mamy gotowe. Właśnie, o kurde tutaj, a to już nie będę włączał agregatu, wykuję młotkiem. Najważniejsze w pomieszczeniu gospodarczym, o czym musicie pamiętać, no pralka to tam pomijam, czy mój kibelek, ale na pewno jeśli macie wodę w kotłowni, no to zlew, tym bardziej, że koło garażu będzie można spokojnie ręce umyć, ale najważniejsze podłączenie elektryki i podłączenie kanalizacji do zmywarki, do zmiękczacza. Nawet jeśli teraz nie będzie, to w przyszłości pewnie założycie, a może nie, to już kwestia wyboru, ale ja robię sobie od razu podejście do kanalizacji pod zmiękczacz, bo dużo osób nie wie, że potrzebna jest kanalizacja do zmiękczacza. To popłuczyny się chyba nazywają, co jakiś czas jest przepłukiwane ten cały środek. No nie będę się wymączał, bo nie jestem dokładnie w temacie. Ale co jakiś czas musicie tam pukać, dosyć dużo wody idzie, bo to chyba jest około, strzelam teraz, 200-300 litrów na raz, żeby to przepukać. No i musi być odprowadzenie do kanalizacji. I druga sprawa, stamtąd od zlewu będę ciągnął jeszcze pod kondensat z komina. To też jest ważne, ludzie o tym zapominają, później podłączają sobie jakieś, podkładają wiaderka. A ja zrobię tak, że od razu będzie szło to do kanalizacji. Jedyne co, dowiedziałem się, że nie może być kondensat odprowadzany do kanalizacji, jeśli mamy oczyszczalnię ekologiczną. No w teorii tak naprawdę, bo to pewnie ludzie mają podłączone, ale nie można, chyba że coś się tam dodaje do uzdatniania, ale generalnie nie powinno się. No i to wszystko. Dzisiaj nie będę jechał. Ale jutro jak będę w Gorzowie, pokupuję sobie od razu rurki, pomontuję bez uszczelek. Jak przyjedzie w sobotę hydraulik, bo prawdopodobnie przyjedzie, to niech to oceni, czy tak może być, czy ewentualnie mu tam gdzieś jeszcze podkuć, podbluzdować. Zawsze to będzie parę groszy taniej dla hydraulika. No i chcę przeforsować, ale to zobaczymy czy się uda, żeby rurki od wody, do rozprowadzenia wody pitnej, i do podkibelki te wszystkie, podkibelek to pół biedy, ale chodzi o generalnie ciepłą wodę, żeby była rozprowadzona pomiędzy warstwami styropianu, żeby nie mieć strat ciepła. Chociaż pewnie te straty by były minimalne, ale no zobaczymy co powie hydraulik, czy mnie wyprowadzi z tego błędu. Dla niego pewnie będzie wygodniej, żeby położyć to bezpośrednio na chudziaku. No ale to się jeszcze zobaczy. Nie będę kończył tego materiału, dopiero jutro kupię rury kanalizacyjne, to będziemy jechać dalej z robotą. No, jakiś tam kolejny dzień. Tu już mam zrobione z takim lekkim zygzakiem, bo inaczej się nie dało, jest dosyć daleko rura, aczkolwiek to nie będzie wykorzystane, to jest awaryjnie w razie W. Tu będzie zmywarka, fajnie wyszło na wprost, bez jakichś większych załamań. No i teraz tutaj robię to, tylko muszę wrzucić redukcję, bo tutaj też nie będzie już w tym miejscu, zmiana już jest. Muszę polecieć aż tam, ale to później. Najpierw muszę wydubać dekielek. Niestety nie mam odkurzacza, a przydałby się. Powiem wam, że bez uszczelek ciężko wychodzą. A strach pomyśleć, co by to było, jakby były pozakładane uszczelki. Gdzie te kolanka są? Tu mi zostały dwa kolanki z kanalizacji. Były trzy, ale były dwa wciśnięte razem. To już wtedy jak robiłem, była 30 wciśnięta i 45. Za cholerę nie szło tego wyciągnąć. Wimadło wkręcałem, kombinowałem. Niestety musiałem rozciąć jedno kolanko, bo się inaczej nie dało. No to masakra. Ale no przy kanalizacji tej, co jest pod posadzką, to jak robiłem, to płakałem. Dosłownie. Dobra. I teraz tak. Tu musi być dokładnie wyczyszczone. Tu gdzie jest uszczelka. No i tutaj są takie jakby zacieki po wylewaniu posadzki. To ja też to ładnie oczyszczam. Tym bardziej, że tu będzie zlew. Póki co. Zobaczymy, jak to się jeszcze zmieni. Nie wiem, czy teraz przy następnej próbie zmiany powiem, że się nie da. Już za późno. Ale to rozwiązanie, które jest teraz, jest fajne. Bo zlew nie będzie na oknie, tak jak było na początku planowane. A dlatego, że moim zdaniem ta strefa nad oknem powinna być strefą taką roboczą, żeby było widno, a nie zlew, który wszyscy będą oglądać, jak będą wchodzić do salonu. Dobra, wyczyszczę to do końca i będziemy jechać dalej. No, już jest wyczyszczone. Tam głębiej jeszcze tylko zobaczę na zagięciu, czy... O. No i dobra. Uszczelka. Ja wcześniej wyciągam sobie wszystkie uszczelki, bo tak łatwiej jest poustawiać sobie wstępnie kanalizację. No i tu tak naprawdę nie wiem, jak to będzie. 3x4 skręcam. To spokojnie, to wyjdę bez problemu. Czyli najbliżej ściany. I dla tych, co planują sami robić kanalizację. Proponuję brać te przejściówki ze 110×50 niskie, tak jak są moje, bo są jeszcze takie, gdzie tak idą do góry, ale to wtedy mamy mniejsze pole manewru w posadce. O, jak już skoczy, to już skoczy elegancko. Trochę nie ta kolejność, bo kanalizację powinno się robić po dachu, ale mam mały przestoń, póki nie skończą wiązarów, to coś trzeba robić. Nie można się upierdzielać. No. Teraz tak, kwestia, czy najpierw 405, czy najpierw... Nie, najpierw 15. To akurat lekka i przyjemna praca. Tylko troszkę trzeba pomyśleć, ale nie za wiele. Teraz jak wiązary są założone, to jakoś tak mocno wieje. Znaczy nie całkiem założone, no ale mocno wieje generalnie. No i teraz już kwestia będzie wykucia i ustawienia tego. Ja to sobie na razie deklem zakryję. Bez uszczelki. Z takim dużym spadek zrobić? A czemu nie? 45. No, tak zrobimy. Tylko tam pójdzie jeszcze dalej w ścianę. No i tu już kolano będzie 90 na końcu. To zostawiamy sobie. Mamy 14. Ja się muszę zbierać, także dzisiaj koniec. Za wiele nie porobiliśmy. Czyli 3 odpływy. Znaczy ja wcześniej jeszcze miałem robotę. Robiłem. Co ja robiłem? A to też wam mogę pokazać. Ocieplałem te nadproża, ale to już będzie filmik z tego. No, to jest jednego dnia robione. Dobra, trzymajcie się do następnego. No i co, kolejny odpływ w łazience. Na środku będzie zlew. Czy na środku? Też mi ciężko powiedzieć, ale w każdym razie tu będzie zlew. Tu czy tu, nie wiem, ale no mniej więcej w tym obszarze. Tu będzie pralka, dlatego pod pralkę też będzie podłączone osobno. I tu będzie wanna, tam będzie prysznic, tu będzie na środku kibelek. Te co idą na zewnątrz, znaczy na zewnątrz, te co są wyprowadzane wyżej, tak jak tutaj czy tutaj, to one będą zdjęte. Znaczy tych to w ogóle nie będę zakładał, bo po co? I żeby do tynkowania było łatwiej, aczkolwiek tutaj mogę założyć, dlatego że tutaj ta ściana nie będzie tynkowana, bo tutaj będzie zabudowa po całości, tak sobie to wymyśliłem. Będą półeczki nad wanną, półeczki nad prysznicem, no i jednocześnie będzie zabudowany geberit. Nie będę wam pokazywał jak całość składam, dopiero najwyżej później pokażę jak będzie gotowe. Tutaj też mam do zrobienia. Ta ściana też nie będzie tynkowana, bo będzie zabudowa po całości. Tutaj też mogę rury założyć. ale nie muszę. No to tutaj założyłem. Tamte nie będę zakładał, bo tam chłopaki będą pewnie sobie wyprowadzać tynki, to będzie im wygodnie, jak rury nie będzie. Tej też nie będę zakładał, bo to bez sensu, żeby na razie się bawić. Chciałem tylko porozkładać sobie, żeby zobaczyć co oddać do sklepu. Tutaj zaraz to będziemy wyprowadzać sobie też. Zobaczę, co muszę dokupić. No i tutaj podobnie. Kurczę, właśnie tutaj nie wiem, czy będzie zabudowa, także tą ścianę otynkujemy. Bo nie wiem, czy będę zabudowywał i dawał gebeli, czy będzie zwykły kibelek taki wolnostojący. Pewnie wolnostojący, bo on będzie tańszy. No i tutaj pralka w przyszłości. Pewnie nigdy nie stanie. Do zmiękczacza wody. Do kondensatu z komina. Zlew. Jeszcze sobie pomyślałem, czy nie dać wyprowadzenia, bo tu prawdopodobnie będzie rekuperacja wisieć. Tam z rekuperacji też jakaś woda się zbiera, z tego co mi wiadomo. Albo to już sobie wężykiem podłączę, po kominie spuszczę od kondensatu z komina. No i trzeba się brać. Tu jeszcze wam jedną pokażę. To akurat nie jest trudne, także to spokojnie możemy samemu zrobić. Ważne, żeby nie było za dużo zakrętów. No chyba, że się inaczej już nie da. No i na pewno nie stosować kolanek 90 stopni. Ja 90 stopni tylko dół będę na końcu montował. Bo jak dam 2 razy 45, to wtedy bardzo wysoko wychodzi. No i tak samo do oczyszczenia to wszystko. Szmatka. Ci, co dawali uszczelki, to pewnie nie będą mieli tam syfu w środku. Ale myślę, że z uszczelką bardzo ciężko to później wyciągnąć jest. Nożyk. Tam co czyszczę, to są takie zacieki od mleczka, od cementu. Lepiej, żeby tego nie było. Tu jakieś opory zawsze będzie stawiać, nie? Chociaż przy takiej średnicy rury to... No ale czysta to czysta, nie? W końcu to robię dla siebie. No i tutaj przede wszystkim ten rowek, żeby nie było syfu. I tu idzie uszczelka. teraz szczoteczka. Też warto dokładnie sprawdzić, bo nieraz ona się tam niby włożona jest dokładnie, ale podwija się od spodu. O. I teraz smarowidło. Ja daję sobie po rancie, bo wtedy jak włożę, to od razu jest na uszczelce. Już mi się nie chciało, bo najlepiej to jest tak, że cały ten wykisnąć do jakiegoś pojemniczka i pędzelkiem malować. Ale tyle co tutaj mam od kanalizacji, to sobie poradzę bez tego. Wcisnąć, bo nie ma za co złapać, ale jak już przejdzie przez uszczelkę, to dalej idzie gładko. O. No, tu leciutko chodzi, jak już w uszczelkę wejdzie. No i dobra, i teraz tak, z założenia wychodziły mi dwa kolanka, ale zaraz zobaczymy, czy nie będzie więcej, bo co tu mamy? A, mamy 70. Tu tak naprawdę mogłyby być dwie 45. Co to jest? Chyba dwie 45. Zaraz sprawdzimy. No nie, jest za płytko. Znowu będzie za głęboko. Nie, czyli jednak tak, będzie 45, 15. Jest 15, 15. A zawsze można wrócić jeszcze tamtą. Raz, dwa, trzy, 45, 15, tak. Tak będzie musiało być. Jeszcze trochę. Co ja bym mógł to skuć? Gdzie jest dekielek? Sprawdzimy, czy nie weszłyby 45, to byśmy jedno kolanko zaoszczędzili. I teraz myślę, że jak dwie 45 starczą. Jeszcze kawałeczek. Będzie mało. Tu damy jeszcze 15. Ale zrobię na 45, to będzie łagodniejszy skos. Ale tu lepiej pasuje na kącie. O, na tym kącie, czyli to jest 67. Tylko teraz kwestia, trzeba dać go tutaj. Nie, on był na samym dole. Czyli tak, 67. 15. Jak to sobie rozwiązać, żeby było jak najmniej kolanek? To nie może być. Razy 45 to było dla mnie idealnie. No, tak jak widać, trzeba czasami pokombinować. Żeby to miało ręce i nogi. Tu musiał odsunąć troszkę, dobra. No, byłaś. I tak zostawiamy. Łagodne przejścia są. Tak, kwestia, czy tu mi wyda ta, bo było na inne kąty dobierane. Będzie bardzo blisko, ale to nic. No właśnie, wycinając nie uwzględniłem, że to pójdzie niżej. Przymierzałem bez tego. No więc rozbieramy. Trochę podkuję tu, gdzie trzeba. Właśnie tu rurka idzie. Tu troszkę by trzeba było lekutko podkuć. nie zejdzie. Piętnastką bardzo fajnie można sobie wyregulować to, czego wcześniej też nie wiedziałem, ale już teraz będę wiedział, jak będę budował kolejny dom dla siebie w życiu. Ale nie dlatego, że jakoś mnie to męczy, tylko wiem, że finansowo nigdy mnie to nie będzie stać już, żeby drugi dom wybudować. Chociaż, kto wie. Teraz tak, to muszę sobie odsunąć jakoś i tam podkuć jeszcze. I teraz tak. To. Dobra, czyli tu będzie OK. Tu jeszcze bym chciał tylko podkuć. To nie będzie dotkane na razie. I teraz tak, tu mamy 55 ołówek jakiś. 55 jest tutaj. To teraz bym musiał obniżyć. Ciutkę obciąć. Nie brałem sprężarki, nic, bo dzisiaj nie sprężarki, tylko tego agregatu, dlatego że dzisiaj jest niedziela. No i sobie docinam w taki dziwny sposób. Ale też się da. To co krzywo, to nożykiem jak już robię w niedzielę, to staram się nie hałasować za bardzo. Ludzie też chcą odpocząć. Dobra, przymierzymy tylko, czy będzie ok. Tutaj to jest 55. Nawet będzie chyba trochę za nisko. A, nie będzie źle. Muszę to wyprostować. Aha, kurde, już szczelka. No, będzie nawet tak, jak planowane było. A tu, i tu pójdzie 90 kolano, ale to muszę kupić. Dobra, i teraz tak, tu też trzeba uciąć tą rurę. To sobie założymy na razie. Chociaż podobne kolanko. I tu mamy 60 na środku. Musimy tu obciąć. Tak musimy obciąć. A ciekawe, jakby to nożem poszło. Nie, my trzeba było chociaż zacząć tym. Może pęknąć, mi się gnie. dobrze mówię. No, uj. No, zanim wpadnie, dopiero będą jaja. Tu jest kołnierz. Tak, dobrze. Dobra, no i tak by to wyglądało. Tam jeszcze sobie podkuję, żeby tu mi się schowała, chociaż ptęk jeszcze przychodzi z centymetr, półtora. Ale tak to wygląda. Myślę, że jak na osobę, która robi to pierwszy raz, to nie jest źle. Dobra, trzymajcie się.